Witam wszystkich. Dzisiaj tutaj na punkcie na ulicy Sportowej w Sławie odbywa się koszowanie sekcji Sława, numer 1 oddziału 0364, też Sława. Na tym koszowaniu przybyli hodowcy z miejscowości wokół Sławy. Równolegle odbywa też także się koszowanie w miejscowości Konotop. Już praktycznie chyba jest zakończone, bo za chwilę podjedzie kabina tutaj do nas załadować te gęby, które zostały zakoszowane. Co tak pokrótce powiedzieć, będzie około, mi się wydaje, około 600 gołębi zakoszowanych, bo w tydzień temu mieliśmy troszkę ciężki lot i hodowcy wstrzymali, też się część hodowców wycofała z tego lotu. Ostatnią sekcją, która dzisiaj będzie koszowała, to jest sekcja Siedlisko w Bielawach ma koszowanie. Tam też z tego co słyszałem, trochę hodowców się wycofało, także może być dzisiaj mało gołębi, ale tak liczę między 1200, max 1500 powinniśmy nazbierać gołębi, zobaczymy. Lot mieliśmy odbyć dzisiaj z miejscowości Halberstadt, ale z powodu tego właśnie tygodniowej lotu ciężkiegośmy skrócili lot na praktycznie o połowę kilometraż, na 170 km z miejscowości Dachme. Już drugi raz w tym sezonie stamtąd lecimy, także to tak trochę z przyczyn takich, że no niezależnych od nas, no bo tydzień temu było ciężko, dlatego postanowiliśmy skrócić ten lot. Zobaczymy, mam nadzieję, że jutro będzie lżej, no bo gołębie są po tym tygodniowym locie, tamtym tygodniowym locie są troszkę, no ciężko było je doprowadzić do dobrej dyspozycji, nie? No wiadomo, hodowcy czołowi to mają tam swoje sposoby, ale no wiadomo, to jest też już problem, robi się, jak gołębie wracają po dwóch czy trzech dniach, a część gołębi wróciła dopiero praktycznie w piątek. Mi osobiście wróciły dzisiaj trzy gołębie rano, także, a jeszcze 50% brakuje, także no szkoda, że tak ten piąty lot wyszedł niezbyt, mam nadzieję, że już będzie z górki teraz.